Najpierw w lutym tego roku film oglądały miliony widzów telewizji BBC. Teraz przez 4 kolejne wieczory w Solidarności film Bolesława Sulika mogli oglądać widzowie naszego kraju. W studiu dwójki goście Adam Michnik i Andrzej Urbański. Nim jednak panowie rozpoczną dyskusję na temat tego dokumentu, posłuchajmy wypowiedzi 4 osób wyrażających swoją opinię. Bolesław Sulik był tym człowiekiem z emigracji londyńskiej, jednym z pierwszych, który zdecydował się na kontakty z Polską po 1957 roku. Był to człowiek, który przez lata miał zakaz przyjazdu do Polski za wywożenie z Polski między innymi taśm spotkania szczecińskiego w roku 1971 szczecińskich strajkujących robotników. Człowiek, który pisał dużo o Polsce i który w Polsce był bardzo i w opozycję polską, w opozycję związaną z KOR-em, a następnie z Solidarnością, był bardzo głęboko zaangażowany. Film, który bulwersował opinię publiczną. Dziś po emisji w Telewizji Polskiej chcemy zadać bohaterom filmu 3 pytania. Czy jest to film prawdziwie pokazujący naszą rzeczywistość? Jaka jest jego aktualność i jaki może być jego odbiór za granicą? Film zaczyna się w momencie, kiedy ci ludzie z opozycji obejmują różnego typu stanowiska, zostają posłami, wchodzą do rządu. I ja myślę, że zamiarem realizatora, zamiarem Bolesława Sulika było właśnie prowadzenie tych ludzi, pokazanie, jak się tworzy nowa rzeczywistość. I w to wszystko nagle weszło gwałtownie takie bolesne rozdarcie w Solidarności. I Sulik stara się pokazać to rozdarcie. Czy obiektywnie? Jest to niewątpliwie jego spojrzenie subiektywne. Jest to jedna z prawd o tej rzeczywistości, tak jak ona się działa wówczas. Moim zdaniem w tym sensie jest to spojrzenie prawdziwe, natomiast nie jest to spojrzenie jedyne. Jeżeli przyjąć kryteria prawdziwości, takie jak do filmu dokumentalnego, to film ten składa się z wielu prawdziwych elementów, które złożone dają, moim zdaniem, obraz nieprawdziwy. Nie jestem w stanie w krótkim czasie poddać tego analizie całego tego filmu 4-godzinnego, ale można wskazać wiele przykładów. Na przykład obraz wsi polskiej, według moich doświadczeń, jeżdżę na wieś od wielu lat co roku. Ten obraz jest nieprawdziwy po prostu, dlatego że jeżeli 3 razy widzimy chłopa za koniem, z narzędziem zeszłego wieku, wiadomo, że wieś polska jest o wiele lepiej urządzona, zmechanizowana i co jest nieprawdziwe. Nieprawdziwy jest też obraz ulicy polskiej. W tym filmie występują lekko poddenerwowane, rozhisteryzowane kobiety, które odznaczają się antysemickimi wypowiedziami. Są takie kobiety, są takie osoby, ale jeżeli tylko taki obraz się pokazuje, no to oczywiście jako obraz ulicy Polskiej jest nieprawdziwy. Układy polityczne się zmieniły. Z rozbicia na lewą i prawą nogę powstało kilkadziesiąt czy kilkanaście ugrupowań politycznych, z czego kilka jest liczących się. Jesteśmy przed wyborami i wydaje mi się, że pewne metody, które były stosowane wówczas, no będą stosowane niestety także teraz i to jest dosyć bolesne. W tym sensie jest to film aktualny, natomiast no ma on także walor historyczny. Tak było, przy czym ci ludzie są w innych miejscach i w tym sensie jest to trochę film, w tym sensie jest to film historyczny. Natomiast niewątpliwie, jeżeli chodzi o pokazanie gry politycznej, walki politycznej, metod działania politycznego, to jest to film jeszcze aktualny. Nieprawdziwość sytuacji politycznej ówczesnej polega na tym, że tak jak długa sekwencja tego filmu, to jest posiedzenie Komitetu Obywatelskiego, które odbyło się w tej zresztą sali, na którym byłem. Z tej długiej sekwencji, quasi dokumentalnej, powtarzam, obraz wynika taki, że oto toczy się spór między Wałęsą i przywódcami podziemia i światem intelektualnym po drugiej stronie. Za Wałęsą jest ściana, a za tą ścianą jest ten ciemny i nieokrzesany polski lud. Otóż ta relacja jest nieprawdziwa. Ja byłem na tym posiedzeniu i na tym posiedzeniu toczył się dyskurs na sali. Uczeni spierali się ze sobą, nie tylko z Wałęsą. Jest to jeden z ciekawych filmów pokazujących Polskę, pokazujących jedno ze spojrzeń na Polskę, które odbiorca zagraniczny, wydaje mi się, że odbiorca zagraniczny, przeciętny odbiorca zagraniczny, odbierze Polskę z sympatią, odbierze Polskę no, jako kraj, w którym się dzieją rzeczy dziwne, ale kraj, który dąży do normalności. To też ten film pokazuje. Ten podstawowy konflikt między przywódcą
narodowym. Na pewno, jakim jest Lech Wałęsa i jego jednym z najbliższych sojuszników Tadeuszem Mazowieckim został gdzieś spłycony. Inni ludzie otaczają Wałęsę, ale nie wiemy. Oni są tylko jakimś tłumem. Żaden z przedstawicieli tej grupy się w tym filmie nie pojawia. Tylko przez sekundę Zdzisław Najder. Z drugiej strony Tadeusza Mazowieckiego też fałszywy to obraz. Kreują subtelni intelektualiści, tak jakby nie był sam postacią godną udziału w życiu politycznym. Kreują, wyprzedzając jakby dwa ruchy naprzód. Tylko teraz się rodzi pytanie, za jaką cenę tych błędów, które popełniono przy pierwszym ruchu, cenę, którą my wszyscy płacimy. Jestem jedną z osób dramatu tego filmu, więc ja nie mógłbym tego tak oceniać, czy prawdziwie, czy nie. Natomiast ja znam Sulika i wiem, że jest osobą uczciwą i na pewno celowo nie fałszował rzeczywistości. Jest to na pewno film osobisty, bardzo emocjonalny i co ważne przeznaczony dla widza zagranicznego, więc w związku z tym on jest inaczej w ogóle konstruowany. Więc ja gdybym robił film, bym zupełnie zrobił go inaczej, no, ale ja się nie znam na filmach, więc może nie jestem właściwy. Wydaje mi się, że po prostu starał się robić ten film osobiście i uczciwie. To jest dla mnie ważne. Film ten oglądany u nas w Polsce stracił w niewiarygodnie szybki sposób swoją aktualność, dlatego że jako film dokumentalny czy quasi dokumentalny był kręcony w stanie emocji tych, które znamy z zeszłorocznych wyborów prezydenckich. Więc w tym sensie najogólniej nie jest on aktualny. Ostatni rok tyle się zmieniło, że to jest dla mnie jednak historia. Ja to oglądam coś, co było dawno temu nawet, ale dalej jakoś jest kontynuowane. Uważam, że to jest zły film, ale z drugiej strony ciekawy. Tworzy bajkowy świat już pół roku po zakończeniu zdjęć. Dla widza zagranicznego bardzo interesujące jest zjawisko Solidarności, no bo to był fenomen na cały świat. Widzowie znają Solidarność z lat 80., te tłumy, msze i tak dalej, natomiast nie wiedzą, co dalej stało się z Solidarnością. I myślę, że z tego punktu widzenia ten film był bardzo interesujący dla tych widzów, którzy w ogóle interesują się jako światem zewnętrznym. Z jednej strony grupa subtelnych intelektualistów, z drugiej strony dzicy włościanie odrąbujący głowę kogutowi, modlący się na skraju drogi, uwielbiający procesje i mówienie o Żydach sprowadzonych z Syberii. Czy to są te główne siły społeczne, które decydowały o tym, co się działo w ubiegłym roku? Zabrakło tej trzeciej, tej, która tworzyła i rewolucję w 80 roku i tworzy ją w ostatnich czasach. Czy na użytek świata jesteśmy rzeczywiście aż tak zróżnicowani między ludźmi bardzo prymitywnymi, a subtelnymi graczami politycznymi, którzy przewidują wszystko na dwa ruchy naprzód. Choć już po pół roku wiemy, że źle przewidują, mylnie i czasami bardzo kosztownie. Film wzbudził przeciwstawne opinie. Jakie jest panów zdanie? Jestem zachwycony, że to jest w ogóle taki czas, kiedy się można o film pokłócić. Tutaj się kłócą ludzie o strasznie poważne sprawy, a państwo nas tutaj zapraszają, jakby nie było z powodu dzieła no, ulotnego i poniekąd artystycznego. Dlaczego artystycznego? Ktoś tutaj powiedział, to jest dzieło bajkowe. Mówi o bajkowej rzeczywistości, o rzeczywistości, którą wymyślono przy pomocy kamery i scenariusza po to, żeby udowodnić pewną tendencję. I ja twierdzę, że powinna zostać przyznana nagroda imienia pana Bolesława Sulika za to, że udowodnił w ciągu pół roku, że można nakręcić dzieło tendencyjne i po pół roku ta tendencja jest czysta, jawna, powiedziałbym, krystalicznie podana publiczności. Dlaczego tendencyjne? Otóż jest to film napisany, czy nakręcony i zrobiony z jednej, jedynej perspektywy. Z perspektywy ludzi, którzy otaczali Tadeusza Mazowieckiego, którzy mieli ogromny wpływ jeszcze rok temu na politykę polską. Mieli ogromny wpływ, czego tutaj nie ukrywali, na decyzję, którą podjął Tadeusz Mazowiecki. Na decyzję nie najlepszą, ponieważ była wówczas formułowana propozycja polityczna, iżby Tadeusz Mazowiecki zawarł kompromis z Lechem Wałęsą. Pozostał premierem, Lech Wałęsa zaś pozostał prezydentem. I otóż z perspektywy tej jednej, jedynej opcji opowiada nam się historię szalenie istotnego roku. To jest nie do zrobienia, mówiąc krótko. Jeżeli chce się, tak jak mówił Henryk Wujec, pokazać historię, czy pozostać w historii. W historii nie można zostać z jednej perspektywy. To jest po prostu niemożliwe. Ja myślę, że wokół tego filmu się wytworzyła pewna atmosfera i nie jestem
przekonany, czy to jest atmosfera właściwa, taka, jaka powinna być. Ten film na samym początku wzbudził protest formalny, dyplomatyczny. Urząd prezydenta, MSZ protestowały w Wielkiej Brytanii. I jakby ten protest był epilogiem do tego filmu. I od tego nie możemy abstrahować. Tu się coś stało. Polska chce być normalna. Nakreślono film. Zrobiono film lepszy, gorszy, obiektywny, nieobiektywny. I ten film wyświetla BBC. I jak to normalne polskie państwo, jego władze reagują? Reagują protestem. Protestem przeciwko temu, że BBC to wyświetliło. To jest uwaga pierwsza. Ja myślę, że ta dość kompromitująca. I Urząd Prezydencki, i MSZ, awantura wokół tego filmu jest istotnym epilogiem, niestety to nie jest happy end. Uwaga druga byłaby taka, to jest film autorski, o tym już mówiono dziś. Jest to film o dwóch bardzo wybitnych politykach uwikłanych w konflikt, o obozach, o pewnej atmosferze, tak jak ona była widziana przez Bolesława Sulika. To jest to, ja bym określił jako insynuację, jakiekolwiek inne określenie tej perspektywy. To artysta jest, wybitny artysta. I tutaj przypisywanie mu, że tutaj jacyś ludzie nim kręcili mu, narzucili perspektywę, to jest wedle przekonania absolutnie niepoważne. I ja chcę powiedzieć, czy na przykład film Robotnicy 80, czy to był film, gdzie były wszystkie perspektywy zmiany? Nie. Czy film Kawalerowicza o Narutowicu? Tam były wszystkie perspektywy? Nie. Chcieliśmy zrobić film o Piłsudskim dzisiaj. To ten film zrobiony z perspektywy kogoś bliskiego Piłsudskiemu, czy z perspektywy narodowego demokraty, by nie miał racji bytu, miałby rację. Bo ja bym bardzo chciał, żeby ktoś zrobił inny film na ten temat. To jest dopiero początek rozmowy. No teraz tak, czy to jest rzeczywistość bajkowa? Ja muszę powiedzieć, że ja tego wszystkiego niestety nie odbieram jako bajki. Oczywiście można tak się pocieszać, że to bajki są, można twierdzić, że to wszystko, co w tym filmie uderzyło realizatorskie nazwiska, ma marginesowe, nieistotne, sztuczny sposób eksponowane. Ale ten film mówi, że coś się stało. 23% wyborców oddało głosy na Stana Tytymińskiego. I dopóki się tego nie rozszyfruje, to mówienie, że to jest bajkowa, że rzeczywistość, mój Boże. I na koniec wreszcie, co na mnie zrobiło takie najbardziej osobiste wrażenie w tym filmie. Ten film opowiada o pewnym oszustwie, gwałcie, którego dokonano na świadomości ludzkiej. Jest taki dramatyczny moment. To pamiętacie państwo, jak Jacek Kuroń mówi, przyjdzie następny rząd i będzie robił to samo. I nie będzie w stanie palić innej polityki, ale w 3 razy gorszych warunkach, bo ludziom zrobiono w głowie kaszę tymi obietnicami. I to jest dla mnie najistotniejsze przesłanie tego filmu, że ludzi nie wolno kłamywać. Otóż to, ludzi nie wolno kłamywać. To, co było dla mnie może nie tyle przesłaniem, bo to nie było świadome, ale co pozostanie z tego filmu, który w dużej mierze jest opowieścią o tobie, Adamie, o twoich przyjaciołach, o pewnym bardzo ważnym środowisku, które to środowisko ważne będzie nadal. To, że wyście się mylili. Po prostu przez 4 godziny to środowisko artykułuje pewną wizję społeczeństwa, która to okazuje się wizja niezgodna z tym, co się stało. Tak, 23% dostał nie Tadeusz Mazowiecki, tylko niejaki Indianin z buszy, jak sam to byłeś łaskaw nazwać w tym filmie. Ja powiedziałem indiański Mesjasz. Mesjasz. To jest pierwsza pomyłka. I też powiedziałem to nietaktownie, więc się z tego wycofuję. Wycofujmy się z tego, z tych nietaktów. Takich nietaktów, może nie tyle personalnych, w tym filmie jest więcej. To są nietakty na świadomości. Otóż to środowisko w ciągu tego roku
sformułowało kilka tez, które się okazały kompletnie nieprawdziwe. Łącznie z tą bardzo poważną tezą, którą ty wygłaszasz na końcu, a którą wcześniej podaje nam i profesor Geremek, i wcześniej cały film jest jakby potem między innymi robiony, że Polskę czeka dramat w momencie, w którym prezydentem zostanie Lech Wałęsa. To może nie jest dokładny cytat z profesora Geremka i z ciebie, ale to jest dokładny cytat z tezy tego filmu. Otóż, przepraszam bardzo, jest dzisiaj sierpień. Polskę czeka wiele dramatów. Przed kilkunastoma godzinami też żyliśmy w dramatycznych momentach, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że prezydentem został Lech Wałęsa. Ja bym się nie chciał wdawać. Ale chcę dokończyć. Otóż to jest ten brak happy endu. To szalenie istotne dla Polski środowisko opozycyjne, a później rządzące, pomyliło się. Ja nie chciałbym, żebyśmy my się w ogóle mylili, bo Polski nie stać teraz na tak poważne pomyłki. I to jest ta chyba jedyna dla mnie pocieszająca możliwość takiej spokojnej percepcji tego filmu. Że nauczmy się, tak, że nie warto się wpędzać w takie sytuacje, w której człowiek się myli. Ja myślę, że pan Andrzej Urbański tutaj w pewnym sensie ma rację, tak. Ten film jest filmem o pomyłce. Przynajmniej ja odnoszę to do siebie. Mnie nie przyszło do głowy, że 23% wyborców może głosować na Tymińskiego, że będą miasta całe, okręgi, gdzie Tymiński uzyska więcej głosów niż Lech Wałęsa, czy niż Tadeusz Mazowiecki. I z tego się rzeczywiście warto uczyć. A co do tego, czy sytuacja po roku jest dramatyczna, czy nie? Myślę, że nie to jest przedmiotem naszej debaty. Ja muszę powiedzieć, że gdybym miał kręcić zakończenie do tego filmu, to bym zrobił tą scenę z wiecu pod Świętą Brygidą, gdzie pan prezydent Lech Wałęsa piętnuje niektórych ze swoich krytyków i to też by nie był happy end. Ale rozumiem, że panu Andrzejowi Urbańskiemu ten styl polityczny tam zaprezentowany może odpowiadać i znowu być może to będzie moją pomyłką, że wierzę, że on większości ludzi w Polsce nie odpowiada. Ale ja tej pomyłki, panie Andrzeju, nie będę żałował. To nie o to chodzi, jak sądzę, co będę ja żałował, czy co będzie pan żałował, panie Adamie. Ja myślę, że najistotniejsze jest, co da się przełożyć na żywe i praktyczne zachowanie społeczne. Otóż nie, mnie się pomysł z wiecem pod Kościołem Świętej Brygidy nie podoba, nie będzie podobał i to nie jest mój wiec ani mój styl. Dobrze? To sobie, żebyśmy przy tym stole ustali. Za to jeszcze mniej, albo równie mało podoba mi się taki sposób uprawiania polityki, w której pewne błędy, za które płacą ludzie, po prostu ludzie, bo zawsze za błędy polityków płacą ludzie, nie są błędami. Otóż powtarzam, z tego filmu pozostaje jedno. Tak, są błędy, za które płacą ludzie. Po pierwsze płacił elektorat Tadeusza Mazowieckiego, tym wielkim, ogromnym, strasznym rozgoryczeniem, bo ten elektorat wierzył w to zwycięstwo. Proszę przypomnieć sobie serię wypowiedzi, których w tym filmie nie ma, które obrażały społeczeństwo z powodu tego, że oddało głosy na Indianina, indiańskiego Mesjasza. Podczas gdy wcześniej było wiele tekstów i wiele zapowiedzi, że w społeczeństwie, które musi dokonywać tak głębokiej zmiany, tego typu procesy są czymś naturalnym i każde społeczeństwo, bardzo światłe, bardzo mądre i z długimi tradycjami demokratycznymi, przy tak głębokich zmianach produkuje z siebie tego typu margines. Czasami ten margines liczy aż 23%. Czyli jest czymś już większym niż margines. I sprawa, do której wracam tutaj jakby z uporem, bo to jest dla mnie najcenniejsze z każdego dzieła, tekstu czy czegoś, co jest ważne w społecznym odbiorze. Żeby się z tego uczyć, żeby z tego pozostawała, powtarzam, możliwość jakiegoś upraktycznienia. Otóż z tego filmu pozostaje taka możliwość. Nie wpędzajmy się w pewne klincze. Klincze, którymi nie operuje społeczeństwo, operują tylko elity polityczne. I taki klincz został wyprodukowany w grudniu ubiegłego roku. I z tego klinczu wyszedł i Tadeusz Mazowiecki tym przerzuceniem, tym wielkim swoim przemówieniem, który mówił tak, oddajmy głosy na Lecha Wałęsę. I z tego klinczu wyszedł oczywiście prezydent Wałęsa, który wielokrotnie, także wbrew mojemu przekonaniu, wbrew przekonaniu środowiska, z którym się identyfikuje, starał się stawać ponad podziałami i mówić tak, zostałem wybrany przez jeden obóz polityczny, ale będę prezydentem wszystkich innych ludzi w tym kraju.
I wrócę do ostatnich godzin, bo to jest według mnie właściwa puenta tego filmu. To wielkie zagrożenie z rozwojem sytuacji w Rosji sprzed 20 kilku godzin, kiedy wszyscy nie byliśmy pewni, co tam się dzieje, co tam się stanie, kiedy ty pisałeś swój wielki tekst. To zagrożenie nie jest obecne w tym filmie. Czy w tym filmie nie ma znowu czegoś, co jest tutaj najistotniejsze? Dlaczego Lech Wałęsa miał zostać prezydentem? Otóż dlatego, że nie było wyborów w Sejmie, nie było wyborów prezydenckich. Gdyby dzisiaj prezydentem w tych gorących godzinach był Wojciech Jaruzelski, ten Sejm taki, jaki jest, ktoś w tym filmie go nazywa bastardem, bękartem, to my byśmy te godziny przeżywali niepomiernie bardziej dramatycznie. Myślę, to jest inna rozmowa i na inny temat. Jak chcę jeszcze raz wrócić do tego. Ja świadomie abstrahuję od tego całego politycznego sporu. Można takie stanowisko prezentować. Ja prezentuję to całkowicie odmienny. I ta cała ocena akurat ostatnich dni, ostatnich zdarzeń. Mi oczywiście podoba się to, że pan prezydent Wałęsa zatelefonował do pana prezydenta Jaruzelskiego i umiał być tutaj mądrzejszy niż jego otoczenie. To podoba mi się. Natomiast zmartwiło mnie, że w rozmowie z prezydentem Jelcynem miał tak niewiele do powiedzenia. Ale prawdę rzekszy, nie o tym mówmy, że mówmy o filmie, bo nas pani prosiła, żeśmy o filmie. Mnie się wydaje, że w jednej sprawie będzie między nami zgoda. Ten film jest zrobiony z perspektywy, która nie odpowiada panu. Łatwo mi sobie wyobrazić film o tym czasie zrobiony z perspektywy, która by mnie nie odpowiadała. Ale na tym polega uczenie się demokracji w obrębie kultury. Ja będę zachwycony, będę szczęśliwy, jeżeli powstanie film o tym czasie, który będzie reprezentował czy pańskie racje, czy pańskich kolegów, panów senatorów Kaczyńskich i tak dalej. Dlatego, że ale musimy o racjach rzeczywistości, nie ludzi. Ja panu powiem, mi się wydaje, że my byśmy tutaj przyszli, żeby mówić o filmie. To jest pewna kreacja. Kreacje kulturowe, intelektualne są też pewną rzeczywistością, tylko innego typu. Jeżeli pani będzie tak miła i nas zaprosi, żebyśmy tutaj dyskutowali o rzeczywistości, będziemy o rzeczywistości dyskutować. To jest jakby inny temat. Pan ma pewien obraz rzeczywistości, a ja inny mam. I teraz sztuka jest teraz wszystkich taka oto, że mając te inne zupełnie obrazy rzeczywistości, musimy z sobą współżyć, bo tego wymagają reguły demokratycznego.